Cześć, witajcie moje drogie, jak się macie? Dzisiaj będzie update projektu Zero z kolorówką. Mam kolejne puste opakowanie, w przyszłym miesiącu będą dwa, miesiąc następny to będzie kolejny, także naprawdę zaczynam się rozkręcać i te kosmetyki takie długoterminowe zaczynają się wykruszać mi z projektu i róż zrobił wrażenie, nie tak jak ten zużyty puder, już od razu zdradzę, ale róż, ta dziura, po prostu taka mała dziura, ale tyle radości dała, masakra, po prostu jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Dzisiaj będziemy update'ować sobie mój progres i to, jak mi idzie zużywanie tych kosmetyków i idzie całkiem nieźle. No popatrzcie, tutaj już jest taka pusta przestrzeń, bo nie mam już tutaj pudru. Został mi cień z Make Up Geek, a cienie z Make Up Geek są prawie o połowę większe jak te z Glam Shopu i naprawdę jest tutaj mnóstwo tego produktu. Mam tutaj cień, który zużywam, taki ładny brązik i tutaj nie wiem, czy zobaczycie, jest już blaszka, tutaj był mój cel, aby przerwać tą ciągłość tego cienia dookoła, no i staram się oczywiście zużywać ten cień w miarę możliwości, jak najszybciej. Mam dzisiaj wszystkie kosmetyki na twarzy, które tutaj właśnie używam, oprócz pudru, a nie, tego pudru, który już zużyłam, to nie użyłam dzisiaj, a zazwyczaj używam go tutaj. Także z cieniem idzie mi całkiem nieźle, bardzo go lubię. Ładnie wygląda, jest taki dość neutralny, ale na opalonej skórze wygląda bardziej na taki ciepły. Teraz róż, o którym wspomniałam, dał mi tyle radości i ten róż jeszcze będę zużywać pewnie z 2 lata. Ten cień rok, może mniej, ale jeszcze trochę mi zejdzie. Popatrzcie, co tu się zadziało, popatrzcie, pierwsza taka konkretna dziura się pojawiła, bo jest denko, ale tutaj w tym miejscu i tak zazwyczaj nie było go tak bardzo widać, a teraz jest sreberko zdecydowanie większe. I ogólnie ta część zaczyna się mi fajnie tutaj zużywać, bo tu było bardzo cieniutko, a teraz jak widzę, że ta dziura robi się coraz większa, to tej motywacji mam jeszcze więcej, aby to używać. I faktycznie to jest prawdą, że jak się człowiek dokopie do tego sreberka, do tego dna, to potem zużywanie idzie łatwiej, szybciej. Wszystko tak fajnie widać i jeszcze człowiek się bardziej cieszy. No zresztą widzicie na załączonym egzemplarzu. Dalej, podkład, który zużywam, jest to Shiseido i jestem tutaj na tą chwilę. I tutaj daję jeszcze 2 miesiące maksymalnie. Naprawdę bardzo fajnie mi się go używa. Miałam teraz więcej imprez i jeszcze kilka imprez przede mną, także będzie więcej makijaży. Ostatnio trochę mnie nagrywałam, ponieważ malujemy już w domu, więc po prostu tydzień spędziłam na budowie od rana do samego wieczora, więc makijaży nie było przez tydzień. Także to zużycie jest naprawdę niezłe. Zaczęłam gdzieś tutaj, jestem tutaj, no i do dna już niedaleko, także 2 miesiące i będziemy się żegnać z kolejnym kosmetykiem. Na przyszły miesiąc na pewno będzie zużyty ten korektor. Tutaj dosłownie skrobię po ściankach. Na dole już nie ma nic i nie mam już tutaj stopera. Używam go przy każdym makijażu. No naprawdę tutaj widać takie prześwity w środku. Jestem bardzo zadowolona. Uwielbiam ten korektor. Jest świetny. Nie wiem, czy go kupować, czy nie, bo to jest jeden z moich ulubionych. Ale kupiłam teraz dwa podobne i też bardzo je lubię. No, będę się zastanawiać jeszcze, ale bardzo fajny. Także na przyszły miesiąc to będzie czyściutkie, będzie skończone, będzie trzeci produkt w tym roku zużyty. A zużyłam puder z Inglota i poszło mi bardzo szybko. Miałam tutaj połowę tego produktu, bo miałam wcześniej dookoła, ale ostatnio miałam wypadek. Podczas nagrywania upadł mi ten kosmetyk i po prostu połowa się zniszczyła. Została połowa na szerokość tych dwóch kółeczek i stwierdziłam, że nie, no podgonimy, wiele nie zostało, to może będę używać na całą twarz, tak do filmowania, potem z innym podkładem zaczęłam używać na całą twarz, no i tak naprawdę bardzo szybko poszło. Byłam zdziwiona, że to po prostu tak z kopyta ruszyło. No i zużyłam. Wcześniej używam tylko tutaj i na powieki troszeczkę, a potem na całą twarz tutaj troszeczkę też nałożyłam. No i proszę bardzo, mamy kolejne opakowanie puste. A suma wygląda tak. Także jestem bardzo zadowolona. Do setki już lecimy szybszym tempem, mam nadzieję. Pokażę Wam teraz drugi kosmetyk, który będzie też zużyty w przyszłym miesiącu, bo teraz to już się morduje, żeby to wydobyć z opakowania. Jest to baza z Urban Decay. Tu już praktycznie nic nie ma.
Mogłabym trochę naciągnąć i powiedzieć, że to już jest skończone i pokazać Wam go dzisiaj, ale postanowiłam, że jednak wycisnę każdą kropelkę tego kosmetyku. Tak się uparłam. No jestem taki człowiek trochę uparty. Jak się na coś, już jak to mój mąż mówi, jak się na coś uprze, to nawet i diabeł nie pomoże. Więc na przyszły miesiąc będę mieć dwa puste opakowania i będzie to właśnie drugi kosmetyk, który na pewno będzie zużyty. Baza ulubiona, jedna z fajniejszych. Bardzo, ale to bardzo lubię. Paletka z marki Becca. Mam tutaj dwa kosmetyki do zużycia i wrzucę Wam zdjęcie, ponieważ no niestety rozświetlacz nie jest w najlepszym stanie, ale też ostatnio zauważyłam, że robi się go coraz mniej. I teraz też używam go nie tylko na policzki, ale używam go tutaj wewnętrzny kącik. Boże, jak to pięknie wygląda, jak to do niebieskich oczu pięknie pasuje. Dodaje takiej romantyczności, dodaje takiej elegancji makijażowi. Na przykład mam go też dzisiaj. Takie staje się takie radośniejsze, takie pełne blasku, właśnie elegancji, glamour, ale to nie jest taki też taki punkt w makijażu, który zwraca bardzo uwagę, jest takim magnesem na spojrzenie, czymś takim zwariowanym. To po prostu jest no cudowne to. Bronzer ma już ślady użytkowania, co mnie bardzo cieszy, bo do tej pory to było z tym kiepsko, ale takie już takie ryski, dołeczki zaczynają się robić w jednym miejscu i nie jest to środek, tylko tak właśnie bliżej górnej części, także super. Na rozświetlacz daję sobie jeszcze rok, półtora, na bronzer podobnie. Myślę, że tak będzie wyglądać tak bliżej 2 lat. To jest kosmetyk cholernie napigmentowany, podobnie jak ten rozświetlacz, więc dużo go nie nakładam. Mam tutaj rozświetlacz w płynie marki Becca, który też bardzo lubię, ale używam bardzo mało, zaledwie ziarenko ryżu na dwa policzki wystarcza. Na razie nic tutaj nie zaznaczyłam, bo tutaj jeszcze jest mnóstwo produktów wyżej, to zazwyczaj leży, więc nie spłynęło tak jak trzeba, no ale używam regularnie, praktycznie przy każdym makijażu staram się użyć to małe ziarenko ryżu, ale wiecie, ziarnko do ziarnka już zbiera się miarka, jak to mówią. Powoli do przodu. Baza pod makijaż, myślę, że to jeszcze wakacje zahaczę. Myślałam, że będzie szybciej, ale powolutku. Jest to cholernie droga baza, u mnie zimowa, bo w tym okresie najlepiej się sprawdza. No i wygląda już tak. Mamy tutaj produkt tyle, co na szyjce. No szerokość to jest tak około 0,5 cm. Tutaj, jak widzicie, już spory taki pasek jest czysty na tej szyjce. Także myślę, że jeszcze jakieś 2-3 miesiące z takim zapasem małym i będzie to kosmetyk zużyty. Bo na okres letni nie chciałabym go posiadać, ponieważ on u mnie się nie sprawdza. Makijaż wygląda na przepocony, na średnio świeży i trochę ta centralna część twarzy, gdzie są rozszerzone pory, jest troszeczkę bardziej podkreślona niż zwykle. Dobrze, co tu jeszcze mamy? Kosmetyk do ust, no to tutaj też są okienka, też tego produktu nie jest dużo, bo około centymetra, może nawet już teraz mniej. Używam go głównie na ustach, ale od czasu do czasu na policzkach, też świetnie się sprawdza ta formuła, bo ona sobie ładnie zastyga, ale trzeba trochę wprawy, bo może wyjść asymetrycznie, może wyjść tu więcej, tu mniej, takie no, bardziej intensywnie z jednej strony pomalowane, więc troszeczkę trzeba się pouczyć. U mnie ten kosmetyk nie zapycha na policzkach, także jestem z tego też zadowolona. No i tak sobie go używam. Myślę, że do końca roku go zużyję. Jak nie zużyję, to i tak będzie nazwany, że jest zużyty, bo czas na coś innego, bo już trochę się mi przejada. Ten kolor, on jest praktycznie w każdym filmiku, prawie. Pomada do brwi była oczywiście reanimowana. No jak można o tym nie wspomnieć? Jest to kosmetyk, który wymaga 2 kropelek Duraline, bo w innym wypadku robi się skała, nie nadaje się do użycia. Na tą chwilę wygląda to tak. Jest to bardzo wydajny kosmetyk. Jeśli masz brwi takie jak moje, czyli w miarę ładnie zarośnięte, nie ma tam nic dużo do łatania, do tworzenia, do kreowania, no to nie ma co dużo nabierać, bo te brwi będą widoczne z sąsiedniej wsi, więc nie ma co tutaj szaleć. Ja nie lubię też takich brwi bardzo mocno podkreślonych, więc to zużycie jest takie powolne, mozolne, ale jest, więc super. Jeśli zastanawiasz się nad 20-50 pomadą do brwi, bo coś Cię tam kusi, to naprawdę zużycie jednej wymaga paru lat. No i to spokojnie jeszcze 1,5 roku przede mną.
Dalej, eyeliner. No tutaj też troszeczkę zwolniłam z używaniem tego kosmetyku, bo uparłam się na jeden cień z palety brązowy cukier, gdzie chcę zrobić dziurę. Zresztą nie jestem blisko, 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 ale nadal daleko. Nadal jeszcze tam nie widać tego denka, więc tutaj troszeczkę mniej używałam, ale oczywiście jakieś tu zużycie jest. Wydaje mi się, że coraz to denko na dole jest bardziej widoczne. Piękny kolor, uwielbiam ten eyeliner. Mam go dzisiaj na powiekach również, bardzo dobrze się utrzymuje, cały dzień ładnie się rysuje, wszystko super kosmetyk, jestem zadowolona. Cień z Maka też bardzo chętnie używam, mam go też dzisiaj na całej powiece. No i tutaj sytuacja wygląda tak, no to denko już na dole jest bardzo widoczne, a 2 miesiące temu była taka cieniutka szpareczka dosłownie na milimetr, a teraz już jak fajnie się to rozrosło. No i tak używam raz z jednej, raz z drugiej strony i staram się tą powierzchnię poszerzać tego pustego opakowania. Bardzo fajny cień, bardzo go lubię. To jest chyba mój jedyny kremowy cień na tą chwilę. Chyba tak. Chyba nie mam nic więcej. Puder. No i teraz to jest jedyny puder. Nie wrzucam nic na miejsce tamtego. Postanowiłam, że będzie jeden puder w rotacji, bo 2 to było zdecydowanie zbyt dużo i będę się bardziej na nim skupiać. No i tutaj oczywiście dalej mam te 3 chrupki po upadku. To jest genialna rzecz. Naprawdę do tej pory jakby to już chyba by to było gdzieś na podłodze, a tak to się wszystko fajnie trzyma. No i to zużycie jest takie... A wrzucę Wam zdjęcie, nie będę Wam tu machać. No, zużycie jest widoczne, bo ta przednia część, tutaj gdzie są te 3 chrupki, to jest taka naprawdę już bardzo płaska. Widać tutaj denko, no i ten kosmetyk jest też troszeczkę delikatnie zbyt ciemny dla mnie, więc muszę uważać z jego ilością. I on zdecydowanie jest dla suchej skóry, nie dla mieszanej, porowatej, bo ładnie odbija światło i niestety tą część tutaj bardziej taką porowatą podkreśla, po prostu tak najzwyczajniej i nie trzyma dobrze matu przez długie godziny. Bronzer z Chanel używam też w miarę regularnie, ale mniej, bo ten bronzer z Becca ma podobny kolor i wychodzi bardzo ciepły placek na buzi. To nieładnie wygląda, chyba że bardziej się opalę, no to wtedy będziemy używać większej ilości, ale ta strona, o tutaj tak Wam pokażę, jest już bardziej płaska, jest węższa. No i staram się właśnie w tym miejscu nabierać ten kosmetyk dość, no niedużą ilość, tak jak powiedziałam, bo nie wygląda to dobrze. Ja też nie lubię siebie w dużej ilości bronzera tutaj w tym miejscu, zbyt dużo się dzieje, tak samo z różem, delikatnie i to najlepiej wygląda. Tusz używam bardzo regularnie, praktycznie w każdym makijażu. Teraz używam z bazą z Eveline Cosmetics i ta baza po 10 godzinach wygląda, nie baza, ten tusz. Po 10 godzinach z bazą z Eveline wygląda po 10 godzinach tak, jakbym go dopiero co nałożyła na rzęsy. No wygląda po prostu mega, mega. Jest mnóstwo na końcówkach, wygląda tak, jakby był świeżo nałożony, bo wcześniej ten tusz trochę mi uciekał. Było go zdecydowanie mniej na rzęsach, może nie odbijał się, ale właśnie nie był taki long lasting, a z tą bazą po prostu no jest mega. Jest objętość większa, jest wydłużenie. No i ten tusz wygląda świetnie i świeżo przez wiele godzin. Używam go bardzo regularnie, bo praktycznie do każdego makijażu. A teraz pokażę Wam kredkę do oczu. Mam też ją oczywiście dzisiaj na linii wodnej. I wiecie, co zrobiłam? Wiecie, co ja zrobiłam genialnego dzisiaj? Ja ją złamałam po raz drugi. I teraz mam 2 kawałki. Jeden ma centymetr, a drugi ma 2 centymetry. Bo tak mnie cholernie coś skusiło... zaciekawiło. Ile tam tego jeszcze zostało faktycznie? Zostało 3 cm w 2 kawałkach. Po prostu jestem geniuszem. To jest kredka, którą używam tylko na linii wodnej. Jak się mi skończy ta baza, ta z Urban Decay, ja postaram się to używać może w formie bazy na całą powiekę, no bo idzie mi całkiem nieźle zużywanie tego. Jestem tutaj, o widzicie, tutaj, o w tym miejscu. No i tak jak powiedziałam, 3 cm mi zostało. Moja głupota dzisiaj górowała i złamałam ją po raz drugi. Szkoda i już teraz jej nie wykręcę, żeby nie wiem co, nie wykręcę jej. Już ta ciekawość mnie nie przerośnie. I teraz co? I teraz nie wiem, jak Wam pokazać progres, bo wcześniej ona fajnie schodziła w dół.
I jak sobie ją poświetliłam, to widziałam, gdzie jest cień, a gdzie tutaj jest światełko fajnie przychodzi. Czyli te dwie przestrzenie były dobrze widoczne. Teraz nie da się tego zrobić, bo ta górna część oczywiście nie chce się schować i połączyć z tamtą. Więc teraz będę Wam mówić na oko, ile tam tego może być. Czyli jeszcze sporo. Na tą chwilę 3 centymetry. No, jestem geniuszem po prostu. I teraz ostatni kosmetyk, który używam bardzo regularnie, raz w miesiącu, ale ten kosmetyk chcę zużyć, ale bardziej zależy mi na tym, aby go używać, więc on tutaj się będzie pojawiał i będę go pokazywać zazwyczaj jako ostatni w tym projekcie. To jest róż ze Sephory. To jest róż, z którym nie ma żartów, nie ma poprawek. Albo zmywasz, albo dokładasz z drugiej strony, gdzie mniej tam się nałożyło. To jest kosmetyk, który bardzo, bardzo barwi skórę. Będzie świetny dla skóry, która nie utrzymuje kosmetyku na buzi. Po prostu wszystko znika, ucieka z konturowania. I tutaj mogłam też zrobić taką kreseczkę już pod spodem, tuż pod tą drugą kreską. O, wszystko się tak odbija, o, pod tą. Ale na razie tego nie zrobiłam. Zobaczymy. Następnym razem pewnie to zrobię. Bo idziemy bardzo, bardzo powoli. Póki jest bronzer kremowy, o ten w obiegu, to będzie cierpieć. Zdecydowanie tak. Ale będę go używać oczywiście minimum raz w miesiącu. Będę go używać. Także juhu, mamy kolejny kosmetyk w moim boksie z pustymi opakowaniami. Już ten korektor z Maka nie będzie taki samotny. Ma teraz do kompletu puder, z którym się gryzły czasem. Także będą sobie tam leżeć przez jakiś czas. Zastanawiałam się, czy nie wrzucić dzisiaj sprayu, takie mgiełki z Too Faced, ponieważ zepsuło się mi opakowanie, psikacz strasznie cieknie i przelałam go do innego opakowania, ale to zrobimy może w następnym odcinku, podczas następnego update'u. Jak zużyję te dwa kosmetyki, no to wrzucę tamten jeden, a miałam może dwa wrzucę. Zobaczymy jeszcze, bo mamy też jeden kosmetyk z listy rezerwowej, w sumie dwa. No nie wiem, teraz się zakręciłam, może zbyt wcześnie o tym powiedziałam, ale będę chciała go zużyć, bo chciałabym zredukować trochę właśnie też te spraye. Mam chyba trzy na tą chwilę i chciałabym zredukować je do zera. Tylko do zera. Dobra, dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, co Wam się udało zużyć ostatnio z kolorówki. Będzie też niedługo update z pielęgnacją, bo tam też trochę się dzieje i to tak naprawdę w dobrą stronę idziemy. Piszcie śmiało w komentarzu, we wiadomościach na Instagramie i na Facebooku. Będę bardzo wdzięczna, bo bardzo miło się z Wami koresponduje. Naprawdę jesteście super dziewczyny. Dzisiaj to wszystko, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!